No, mamy tutaj. Patrzcie na to. Widzicie to? Zobaczcie, gdzie był ukryty srebrny pilot. Dlatego ta gra wymaga od nas chociażby tego, żebyśmy starali się eksplorować, no nie? Bo dzięki temu właśnie ja odkryłem lokalizację tego srebrnego dziada, kurde, który się schował przede mną. Teraz możemy sobie pójść, nie wiem, na początek poziomu, bo chyba tam się ta brama cała odblokowała, co nie? O ile dobrze pamiętam. No kurde, pewnie, a nie. Nie, tak, dobrze, dobrze mówiłem. Blokowało się tutaj nam coś. Więc teraz troszeczkę na... zrobimy na przekór tej misji i pójdziemy w zupełnie inną stronę. Tutaj widzę, że mamy te platformy. I tak, ten poziom, pamiętam, że za dzieciaka sprawiał mi problem. I jak nagrywałem Let's Play w 2015 roku, o Boże święty, w tym poziomie te... Powiem wam tak, ten poziom nauczył mnie 20 nowych przekleństw. Autentycznie. Dzięki temu poziomowi nauczyłem się 20 nowych przekleństw, których już nie pamiętam. Ale najwidoczniej miałem powód, żeby zapomnieć. A oczywiście, co mnie tutaj najbardziej triggerowało? Te ostrza zasrane. A poza ostrzami to to, że te platformy tak napierdalają dosyć szybko. Dobra, elegancko, mamy co? Aha. Aha, fajnie. Zajebiście, kurwa, naprawdę zajebiście w chuj. No, kurde, ładnie żeśmy się w końcu dostali. Dobrze, proszę państwa, czerwony Obi-Wan Kenobi na nas czeka, który rzuca shurikenami. No, ale coś mu nie pykło. No, zdarza się nawet najlepszym. No, temu ewidentnie się nie udało, kurde, mnie unicestwić. A szkoda, miał okazję. To jej nie wykorzystał. Ale piękna muzyka się tu włączyła. Ojoj, to będzie to. O nie, najgorzej. Nie, nie robi się tak. Nie. Dobra, udało się. Zawsze z tym problemy miałem. O, patrzcie na to. Ładnie, dwa srebrne piloty i jeden czerwony. I to środkowy jeszcze zdobyliśmy. Dobrze. Masno faced, jak to się mówi. Dobrze jest. Podoba mi się coś takiego. Ale ja mam dzisiaj, kurde, dobry humor. Nie to, że ja mam od dłuższego czasu dobry humor, no ale tak to już jest, moi drodzy. Nic, tylko się cieszyć. Beam me up, Scotty. To żeby nie było, zobaczmy, jakby wyglądała cutscenka do drugiej misji. I'm the ultimate weapon, baby. Yeah! Dobra, to już wiemy, jak to by wyglądało. Ale... my teraz sobie polecimy do tego miejsca, gdzie na początku miałem czerwony pilot zebrać. Czyli zrobimy już tą pierwszą misję, którą powinniśmy na początku zrobić, a zrobimy ją jako drugą. No ale czasami tak bywa. Tak więc robimy teraz cięcie i się widzimy za niedługo. No, jestem z wami z powrotem. Teraz musimy sobie poczekać. Yeah! Dobrze! Elegancko. Pierwszy pilocik mamy zebrany jako drugi pilocik. Pilocik, nie pylocik, tylko pilocik. Tak jest? Tak jest, zgadza się.
Tak więc teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała misja na trzeci czerwony pilocik. Nie mogę się tego doczekać, wtedy będziemy mieli 34 czerwonych pilotów. Oh yeah! O, ostatni boss nam się odblokował, ale my się na razie nim nie interesujemy. My na razie się nim nie interesujemy, to chciałem powiedzieć, dlaczego mi się tak język plącze, cholera jasna. I'm the ultimate weapon, baby! Yeah! Okej, teraz ta brama nam się tutaj otworzyła. No to jest logiczne, no bo tutaj będzie czekał na nas trzeci czerwony pilocik. Więc trzeba zobaczyć, co tutaj przed nami skrywa ta sekcja. Poza tym, że biegamy po murze chińskim. Znaczy obecnie to stoję. Gex, ale ty chyba w zęby dostaniesz, nie? W trakcie tej sesji. Ja ci obiecuję to. No kurde. Gdzie my jesteśmy? Co to kurde za miejsce jest? Dobra, lecimy teraz z koksem. Uwaga, 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 bo tutaj ostrza się na nas chełpią. Ninja z OBS-em spadł w dół. Dobra, co tu mamy, kurczę pieczone? W sensie, jakby ja pamiętam tą sekcję, wiem, o co chodzi w tej misji i tak dalej. Ale kurczę pieczone, zapomniałem, jak to pięknie wygląda, naprawdę, kurczę. Jestem pod wrażeniem, co tutaj twórcy uczynili. Chyba tu będzie już nasz, ten, pilocik. Tak mi się wydaje, bo ta sekcja nie była jakoś, w sensie ta misja nie była jakoś super długa. Tylko ona, właśnie, złap się. To łatwo powiedzieć, ciężko zrobić. Uwaga na kolce. No przecież tu jest koniec już, jak byk. Przecież rozpoznaję to miejsce. Wow, 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 wow. Na razie tylko jedną łapkę zdrowia straciliśmy. I mam nadzieję, że tylko tą jedną łapę straciliśmy zdrowia. Dobra. No kurde, pewnie, że to już jest koniec. Kurde, no... O ty gnoju! Pa, jak cię porobiłem. No, tyle ci mam do powiedzenia, frajerze. Czerwony ty. 34 czerwone pilociki. Zapisujemy, zobaczmy, jak będzie wyglądał nasz stan. Osiemdziesiąt procent. Tu mamy wszystko, więc teraz przyszedł czas na lewą stronę niebieskiej strefy. Dokładnie tutaj, no nie? Niebieska strefa, lewa strona. Albo niebieska część tego, wymiaru media, no nie? Media Dimension. I tu mamy tylko dwa poziomy, mamy Rezopolis, w którym jest jedyny i ostatni czerwony pilot, oraz Channel Z, w którym siedzi oczywiście Rez. Ale my sobie pójdziemy do Rezopolis, bo why not. To będzie ostatni poziom na dziś, w tej dzisiejszej sesji. Penetrate Rez Inner Sanctum. Penetrate. Pamiętacie? Może są tutaj osoby, które będą to pamiętać, ale kiedyś jak robiłem live z Gexa Trójki, to mówiłem, że penetrujemy teren i kurde, widzę, że tutaj gra pamięta o tym, co ja mówiłem te 5 lat temu. Ciekawostki do poziomu No Endings and a Funeral. Nazwa tego poziomu nawiązuje do czterech wesel i pogrzebu.
z jakiegoś powodu, gdy wchodzimy do poziomu, na ekranie telewizora jest wyraźnie napisane Rezopolis. Ale gdy wychodzimy z poziomu, jest napisane Channel Z. So, this is where they decided to change codes. Ej, co jak co, ale po tej lokacji czuć, że zbliżamy się końca gry, no nie? Że ta lokacja ze względu, chociażby pod względem soundtracku czy innych tam rzeczy, to ona jest dosłownie taka creepy, że to jest masakra. Zawsze lubiłem to robić. W ogóle naszą platformą to są tutaj głośniki, jak możecie zobaczyć, bo po głośnikach skaczemy, dosłownie. Lubię nawet tą planszę, za dzieciaka była taka całkiem. W Let's Playu z 2015 roku miałem delikatny problem z tą planszą. Yeah! Co tu mamy w tych telewizorach? What the fuck? Co tutaj lecą za jakieś creepy rzeczy? Ej, co jak co, ale twórcy to ładnie mieli, kurde, na nasrane pod czachą, robiąc takie rzeczy tutaj. No schiza dosłownie, no schiza, co ja tu mogę więcej powiedzieć. Tu gdzieś był srebrny pilot swoją drogą, trzeba będzie go zlokalizować. O, widzicie? Mówiłem. Tam jest srebrny pilocik, kurczę pieczone. To chyba będzie nawet ostatni już srebrny pilot. Bo już nie pamiętam, żebyśmy mieli więcej tych srebrnych pilotów do znalezienia. To chyba będzie już ostatni już, kurczę pieczone. Ładnie. Tak, baby. Wiecie co? Poprawię sobie pop filtr. Przypadkowo Iwonę sobie włączyłem. One Miss Iwoną. Wyciszę sobie ją w razie co? A, jest wyciszona, dobra. No to jedziemy z koksem. Dobra, to na razie sobie pójdziemy. 96. Za będziemy mieć 97. Idziemy teraz po żyćko. Może się nam uda mieć te 99 w sumie, bo tak na dobrą sprawę to jesteśmy naprawdę bardzo blisko tej liczby. A jeżeli będziemy mieli 97, no to też to jest dobry wynik, naprawdę. Jak na moje umiejętności grania w Gexa. No i mamy srebrny pilocik zdobyty. Tak więc lecimy do przodu w tym momencie. Ej! Dobrze. Pyk. Pyk. Oj! Zleciałem. Niedobrze. Dobra, teraz mamy wszystko pod kontrolą. Zbieramy teraz walizeczki, bo to są jakieś takie robocze walizeczki, które musimy teraz zbierać. Śmiesznie, nie będę tego ukrywał. Nie ma za mną żadnej platformy. O, patrzcie, znowu ten cyklop. On śmieszne odgłosy wydaje z siebie, naprawdę. Takie jakby pluszowa kaczka. Albo jakiś taki, nie wiem, pluszowy misiak. O, znowu będzie disco sekcja. Screamed up.
Okej, okay, pyk. I pyk. A, bardzo proste w odgadnięciu. Uhuhu, co tu się dzieje? Halo, halo, co to ma znaczyć? Co to za popękane ściany tutaj są? Res, mógłbyś zadbać o to pomieszczenie, nie żeby coś. W końcu to twoje ogromne laboratorium, które wypadałoby zadbać, bo za sanepid zaraz ci tu wleci i będziesz miał pozamiatane, gościu. A w ogóle jakieś, nie wiem, rachunki, jakiś podatek płacisz, cokolwiek, Res? Nie wiem, zadam ci takie dosyć interesujące pytanie, mam nadzieję, że mi na nie kiedyś odpowiesz. Chciałbym bardzo, chciałbym dostać odpowiedź od razu, ale znając życie, by powiedział, żebym się fakał i żebym wypierdalał bez kitu. You mean I'm not 99.9% clean? Hoo-ha! Jeszcze jedno życie, proszę państwa. Trzymajcie kciuki, może się uda. Przy okazji może nam się uda drugi srebrny pilot zdobyć, bo wypadałoby zebrać. Chyba, że tutaj tylko jeden srebrny możemy zebrać. Ale to by było zbyt creepy, jakby tak było. I tak celowo powiedziałem creepy, no bo to byłoby naprawdę przerażające, że ten poziom miałby tylko jeden srebrny pilot. No kurde, to nie są normalne standardy, przepraszam bardzo. O lol. Tego nawet nie wiedziałem, że tutaj jest platforma. Widzicie? Na nowo grę poznaję normalnie. I uwaga, żeby się nie wykąpać w morzu szumu. Pamiętacie z pierwszej części morze szumu, no nie? No to tutaj właśnie coś takiego mamy. I ten szum jeszcze nas przy okazji... no pali. Można się łatwo oparzyć od czegoś takiego. Okej, okay, tu mamy z kolei fioletowy kisiel nagrzany do pewnie 500 stopni Fahrenheita. Okej, okay, wykrakałem. Przepraszam. If I were real, this would hurt. Ej, fajnie brzmi ta muzyka, kurde. Jak się ginie w tym Rezopolis. No, tak to powinienem od razu zrobić. Co to kurde za jakiś miks tutaj po prawej stronie jest na tym telewizorze, na tym telewizorku. A, ten śmieć potrafi jeszcze strzelać, kurde. A ty se uważaj. Zapomniałem, że ty potrafisz strzelać. I na co ci to było? Okej, okay, jakimś cudem dostałem się na drugą stronę. Ja to czasami potrafię oszukać system, jak to się mówi. Ty, nie widziałem, co ja mam teraz zrobić. A tutaj są po lewej stronie platformy. Przecież. One teraz tu będą gnały do tego szumu. Kurde, współczuję tym platformom. Naprawdę im współczuję. Tak szczerze. No i mamy wielki finał. Patrzcie, tutaj mamy... mamy tutaj Reza i mamy tego. O kurde, przecież to jest ten. Ten świniak, z którym żeśmy walczyli.
Czyli inny misowy Mosho Purk tutaj jest. Let's get it on! Moi drodzy, lepiej tego zrobić nie mogłem. Nie mogłem tego lepiej zrobić, po prostu. Tu nawet nie ma inaczej sobie wyobrazić, jak mogłem przejść ten poziom. Po prostu poszło zajebiście. To mi się podoba. To mi się podoba. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Sejwnijmy sobie 35 czerwonych, 28 srebrnych i 3 złote. Ile teraz będziemy mieli procent gry? 83. No. No to powiem wam tak. Tu mamy ostatniego bosika. I mogę z wielką dumą powiedzieć, że zdobyliśmy wszystkie czerwone piloty, jeżeli chodzi o główny wątek fabularny. Czyli oznacza to, że w tym momencie będziemy mogli od następnej sesji zabrać się za wszystkie rundy bonusowe. Co za tym idzie, teraz zabieramy się za zbieranie wszystkich złotych pilotów, ponieważ tu u góry jeszcze będą na nas czekały poziomy. Tu u góry w wersji na Nintendo 64 byłby ten poziom z Titanikiem, o którym wam wspominałem wcześniej. Tak więc, moi drodzy, od jutra, czyli od środy, 25 maja, mam nadzieję, że zapiszę sobie to, żeby to nagrać, zabieramy się za wszystkie, ale to wszystkie rundy bonusowe i być może jutro skończymy sobie Gexa 2. To by było na tyle. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discorda oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, dlatego że jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach, to na Instagramie macie powiadomienia o tych odcinkach. A na grupie na Facebooku oraz na Discord integrujemy się ze sobą, informuję was o odcinkach, co tam ciekawego u mnie i różne tego typu rzeczy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo!